Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Ludovica Dedan, jednego z najbliższych współpracowników pani Marine Le Pen. Warto dodać. Good afternoon. Don't applaud too fast because you don't know yet what I'm going to say. Ladies and gentlemen, excellencies, dear friends, it's an honor and a great pleasure to be with you today in these interesting times. About the question, can the EU become the United States of Europe? Więc szanowni państwo, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Odnosząc się do pytania, czy Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy. As a sovereignist, an Euro-realist who belongs to a family who advocates for a fair multipolar world. Jako suwerenista, jako patriota, który pochodzi ze środowiska, które dąży do zbudowania świata wielobiegunowego. My first answer is, should the European Union become the United States of Europe? Moje pierwsze pytanie brzmi, czy Unia Europejska powinna stać się Stanami Zjednoczonymi Europy? In my humble opinion, I don't think it should, or even that it can be. W mojej skromnej opinii uważam, że nie i uważam, że nawet nie powinna dążyć do tego. But I do believe in another European project, as our family, the Europe of Nations and Freedom, can show. Ale wierzę w projekt Europy Wolnych Narodów, tak jak to ukazuje projekt i koncepcja naszej grupy politycznej Europy Narodów i Wolności. Saying this doesn't mean I'm hostile towards the core reasons of the very foundation of the United States of America, for example. I wypowiadając te słowa w żaden sposób nie uderzam w politykę Stanów Zjednoczonych. Nor expressing hostility towards Europe itself. Jak również nie wyrażam jakiegoś oporu czy sprzeciwu wobec samej koncepcji Europy. What I would like to share with you, and that I have shared within my own party, the Front National, with Marine Le Pen and with my group in the European Parliament. To, czym chciałbym się dzisiaj podzielić z Państwem, to są przemyślenia, które powstawały na kanwie również przemyśleń Marine Le Pen, również członków naszej grupy w Parlamencie Europejskim. Is a question. Shall we be stuck about the future of Europe in a fracture between two caricatures? Czy przyszłość Europy jest skazana do koegzystowania pomiędzy dwiema karykaturami? With on one hand a very limited sovereignist isolationist project for our nations. Z jednej strony bardzo izolacjonistyczny projekt suwerenistyczny, który gdzieś tam funkcjonuje. Or on the other hand, very federalistic European project with the worst side of unfair globalization. A z drugiej strony nie działający na korzyść narodów projekt globalizacyjny. We propose in our group, some of us were thinking about this, to rethink this paradigm. My w naszej grupie proponujemy przemyślenie tego paradygmatu. For an alternative model which could put an end to the current sore and dangerous long-term sinking European construction. Aby przedstawić alternatywę dla rozpadającego się, tonącego w jakiejś mierze, można by powiedzieć, projektu europejskiego. We have gathered many times as politicians about which Europe after the European Union. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jaka ma być ta Europa po Unii Europejskiej. Several times the European peoples have shown hostility to the EU project, not because they were against Europe itself. Wielokrotnie obywatele państw Unii Europejskiej wyrażali swój sprzeciw wobec nie tyle Europy jako kontynentu, ale przede wszystkim przeciwko unijnym instytucjom. However, Brussels, which has been supposed to serve the member states, made member states serve Brussels. Natomiast Bruksela, która powinna była służyć państwom członkowskim, spowodowała sytuację, w której to państwa członkowskie służą Brukseli. And is every day forcing us in an absurd, undemocratic mechanism and forced harmonization. I można by powiedzieć, każdego dnia jakby nasila się tendencja ku federalizacji. This craziness is threat. Is the threat against peace. Więc patriotism. Ten obłęd to jest właśnie zagrożenie dla pokoju, a nie patriotyzm jako taki.
We have seen this with the economical crisis, which is again rising tensions between nations. Widzieliśmy to chociażby na podstawie kryzysu gospodarczego, który spowodował liczne animozje między narodami. We have an unfair Schengen treaty, which closed borders with our neighbors, but lets all the poverty and economic migrations from Africa and the Middle East. Mamy niesprawiedliwy układ Schengen, który zasadniczo doprowadza do tego, że mamy otwarte granice przed wszystkimi migrantami i uchodźcami z krajów trzeciego świata. Along with Schengen we see other restrictions coming up, like about freedom of speech. Kolejne restrykcje są już na agendzie po Schengen, na przykład dotyczące ograniczania wolności słowa. And incredible lies, Orwellian level about the reality of crimes committed by illegals here in Europe. Jak również propagowanie wręcz orwellowskich kłamstw na temat faktów związanych z przestępstwami popełnianymi przez nowo przybyłych uchodźców. It has been 72 years since we liberated Europe and ended this war. Minęło już 72 lata od tego, gdy wyzwoliliśmy Europę. My ancestors, your ancestors, especially here in Poland, have fought for freedom. Moi przodkowie, wasi przodkowie walczyli o wolność. Did fight for peace after several bloodsheds. Walczyli o wolność po wielu wojnach. I think we deserve another project for our cousin states, our brothers and sisters here in Europe. Więc uważam, że zasługujemy na nowy projekt dla naszych bratnich narodów w Europie. Therefore, does an even more federalistic superstate make common sense at all? Absolutely not. Więc czy koncepcja sfederalizowanego superpaństwa ma rację bytu? Oczywiście, że nie. But I do believe in a limited cooperation and solidarity between Europeans. I think it's necessary. Oczywiście wierzę w kooperację, we współpracę między narodami europejskimi. Uważam, że jest to jak najbardziej potrzebne. Despite our differences, we share a community of destiny. Pomimo licznych różnic, można by powiedzieć, jesteśmy wspólnotą o tym samym, o podobnym przeznaczeniu. The illusionary universalist nonsense only draw our tremendous cultural richness and wealth potential of our peoples down instead of making it better. Uniwersalistyczny bełkot tak naprawdę degraduje bogactwa narodów europejskich, degraduje nasze kultury i tak naprawdę zamiast je polepszać, sprowadza je na manowce. That dream of European citizenship before the global citizenship is not for today, or at least not for everyone. Marzenia o globalnym obywatelstwie, póki co o europejskim obywatelstwie, również są chybione, gdyż nie są dla wszystkich. The federalists in Europe don't see the gap which is getting huge between them and the people's reality. Federaliści w Europie nie dostrzegają jakby tej ogromnej przepaści między nimi a osobami, obywatelami, którym powinni służyć. The European nations could and should respect each other and cooperate in some light mechanism. Europejskie narody powinny współpracować ze sobą w ramach jakiegoś luźnego mechanizmu. This goes by defining reasonable protectionism of the common and national markets within a European construction of cooperation and not submission. Oczywiście to powinno obejmować rozsądny protekcjonizm, który automatycznie niejako odrzucałby podporządkowywanie się gospodarcze jakimkolwiek podmiotowi czy państwu. Practically at the institutional level, a federation as envisaged in Brussels will definitely dominate the free nations and turn them into semi-autonomous entities. Obecnie wizja federacyjna sprowadziłaby wszystkie narody europejskie zasadniczo do podmiotów autonomicznych. Therefore, considering that a light confederal form could allow the revival of another Europe, wealthier, protective, serving the people and faithful to its identities and civilization is reasonable. Więc uważam, że luźna konfederacja wierna europejskiej tożsamości, wierna europejskim korzeniom jest jak najbardziej rzeczą pożądaną. This idea which deserves to be debated is a form which would aim to inspire freedom and prosperity, cooperation in some strategic necessary areas. Więc uważam, że otworzyłoby to różne perspektywy, szczególnie w tym wymiarze strategicznym na wielu polach.
Without the EU Commission for more direct democracy? Bez na przykład Komisji Europejskiej pozwoliłoby to na powrót bardziej bezpośredniej demokracji. Without the European Central Bank for a fair market and financial economy? Bez Europejskiego Banku Centralnego mielibyśmy do czynienia z bardziej sprawiedliwym rynkiem. Without the so-called European Union itself for a better and more effective cooperation. Bez tak zwanej samej Unii Europejskiej, stawiając tym samym na bardziej efektywną współpracę. We need an alpha plan for our countries and peoples. Potrzebujemy planu alfa, można by powiedzieć, dla naszych państw i dla naszych narodów. We could build a round table of nations in a European light confederation, as I said, idea that I have described institutionally in a more detailed essay besides other people's thoughts. Więc można by zbudować coś w rodzaju konfederacyjnego okrągłego stołu narodów europejskich. Europe could look like a stronger Council of Europe, for example. Europa przypominałaby wówczas w tym wymiarze, w tej konstrukcji przynajmniej jakby silniejszą wersję Komisji Europejskiej. With the possibility of fixed and spontaneous summits. Z możliwością zwoływania częstych szczytów, of heads of states and ministers, of course. W których brałyby udział głowy państw, jak również ministrowie. Why not a smaller chamber with national parliament representatives? Dlaczego nie mniejsza izba na przykład z reprezentantami poszczególnych państw? And of course, much fewer and less expensive agencies, of course. I oczywiście mniej instytucji biurokratycznych i oczywiście mniej kosztów. Europe deserves much better than what they have tried to do until now. Europa zasługuje na o wiele lepsze rozwiązanie niż to, które jest nam obecnie proponowane. I don't believe that we want to destroy Europe at all. Nie wierzę, że my dążymy do zniszczenia Europy jako takiej. And I do believe that we want to work for peace and that this debate will rise the question of which Europe after the European Union. Uważam, że chcemy wszyscy współpracować na rzecz pokoju, a to z kolei naprowadzi na dyskusję i na wnioski, jaka ma być Europa po Unii Europejskiej. Thank you again for inviting me and for your attention. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i za uwagę.